dużo osób myśli, że nazywasz się Shakira, a tak, nie Shakira. Shakira. No, każdy tak, się tak dziwi? Tak do mnie mówią. Słyszałam, jaki kraj, taka Shakira. Cześć, witajcie na kanale TVN7. Ze mną jest Shakira. I dzisiaj porozmawiamy troszeczkę o hotelu Paradise, o tym, co się tam wydarzyło. Ale zanim, to pamiętajcie, żeby dać koniecznie łapkę w górę, zasubskrybować kanał i zostawić komentarz. I pamiętajcie, żeby oglądać nas od poniedziałku do piątku o godzinie 20:35 w TVN7 i na Playerze. Pierwsze moje pytanie, bo wiem, że lubicie tę grę. Jest 10 na 10. O! Ale ma na imię Grzesiek. Nie, no 10. Biedak ma na imię Grzesiek, no to co zrobię? Nie mam jakiegoś takiego uprzedzenia. A jeśli chodzi o twoją relację z Grześkiem w hotelu? Bo ja mam wrażenie, że to trochę było takie hate love. Na samym początku troszeczkę się polubiliście. To się pamiętam, jak weszłaś do willi i był tam też Grzesiu, nazwał się od razu królem, a ty powiedziałeś, że odbijesz trochę tę willę, ten hotel. I tak na początku się sprzeczaliście. Później trochę się chyba polubiliście. Jak Grzesiek wchodził do hotelu, to tam wydawałaś się troszkę zainteresowana tym, jak... O, ładne ciało, coś ten. No. No ale później wyszło, co wyszło, od razu przy hotelu, przy tym, przy basenie, jak powiedział, że mogłabyś zrzucić troszkę kilogramów. Nie, on powiedział, że mam kalorii trochę tak, spalić w basenie. Tak, że możecie no. Razem spalić troszkę kalorii, no. Ja poczułam od Grzesia taki podobny vibe do swojego, bo on jest takim wariatem, tylko że on jest 10 razy bardziej niż ja. I jak go zobaczyłam, to od razu wiedziałam, że to jest... Świr po prostu, no, ale taki pozytywny. I spalił się trochę na początku tym tekstem, chociaż ja go też tak jakoś bardzo nie przyjęłam do siebie. Dopiero później, jak już były kolejne jakieś inne w moją stronę, to wtedy może, nie? Pierwsze co, jak pomyślałam, że skoro mówi tak do dziewczyny, której nie zna, no, to co by powiedział do swojej kobiety. Tak, tak. Natomiast ja tak właśnie powiedziałam w programie, ale tak, no, nie lubiliśmy się, później się polubiliśmy i później, a później to już w ogóle. No, później to już, później to już spiski wleciały, tak. Na grubo. Wątpiłam w to, czy kiedykolwiek się jeszcze dogadamy z Grzesiem. A teraz jakie są wasze relacje? Na ten moment odpuściliśmy po prostu i on, i ja, i raczej cieszymy się z tego, co mamy, cieszymy się z czasu w hotelu i z tego, żeby przynajmniej korzystać, a nie faktycznie gdzieś tam się na siebie złościć i tak dalej, bo nikt nas nie uczył bycia w programie i te wszystkie sytuacje są dla nas nowe. Ja też siebie poznaję tak naprawdę, ale no byłam na niego zła, jeszcze mam tam gdzieś do niego żal. Praktycznie na samym początku programu, w kilku dosłownie pierwszych minutach, od razu powiedziałaś, wyciągnęłaś to, że schudłaś ile kilogramów? Mówiłaś chyba, że 93 ważyłaś, tak mi się wydaje. No, jakoś tak, 93 ważyłam, no to jak poszłam do programu, to zrzuciłam tam koło, powiedzmy, około 26. Tak można powiedzieć, że na pewno. Ja nadal mam kompleksy, bo ja nie mam wysportowanego ciała. Ja zdaję sobie sprawę, ja oglądałam poprzednie edycje i dziewczyny miały super figury. Ale mówię, kurde, no... No i co, że nie mam, co nie? Jakby mogę do tego dojść, ale bałam się bardzo hejtu, bałam się odbioru i właśnie tego, że zrobią ze mnie ofiarę, bo wcale nie chcę robić z siebie ofiary. Ja po prostu mówię, jaka jest moja historia i mówię głośno, jakie mam kompleksy i co jeszcze mam z tyłu głowy. To dlatego właśnie na samym początku programu powiedziałaś o tym problemie? Tak, bo bardzo nie chciałam jakichś komentarzy cichych albo właśnie dogryzania, jeżeli ktoś nie wie, dlaczego jest tak, a nie inaczej. Może przez to właśnie gdzieś tam nie wpadłam facetom w oko. Przez to, że nie wyglądałaś tak jak... Być może nie miałam tej figury, która zawsze jest gdzieś tam pożądana. No ale może nie, nie wiem. No dobra, dalej bym podpytała troszkę o Grześka, bo no wiadomo, oko od razu to twoje wrażliwe miejsce, ale później dalej jakoś szłaś w to, żeby być z nim w parze. Jak wybieraliście skrzyneczki, to też mogłaś wybrać skrzyneczkę Adama, bo powiedziałaś, że ci się Adam najbardziej spodobał. I dlaczego nie poszłaś w to, żeby coś zbudować z Adamem? Ja wiedziałam, że Monice on się podoba, a Monika podoba się Adamowi, więc gdybym podeszła do tej skrzynki, to automatycznie wiem, że jestem spalona. Adam mi się podobał wizualnie, ale z Adamem ja nie rozmawiałam, nie miałam kontaktu. Jak próbowałam gdzieś tam do niego zagadać, to no, skończyła się rozmowa. To nie szło, nie kleiło się. Nie szło, nie kleiło się w ogóle. A z Grzesiem i mimo wszystko gdzieś tam mieliśmy jakąś nić porozumienia. Powstało całe to zamieszanie przed pierwszym rajskim i później jakby cały ten spisek wyszedł na jaw. Jak się poczułaś, jak się dowiedziałaś, że
Grzesiek później spiskował, żeby cię wyrzucić. Ja podejrzewałam, znaczy ja podejrzewam, no ja byłam świadoma, co tam się dzieje, bo przecież ja żyłam w tym hotelu, więc wiedziałam, że coś się dzieje za moimi plecami. Wiedziałam też dlaczego i że Grzegorz będzie chciał mnie wyrzucić. Natomiast zupełnie inaczej, tam jeszcze to była bardzo ciężka atmosfera, ale jak oglądam w telewizji, to też jest tak dziwnie mi się to ogląda, w sensie też tak jakoś nieprzyjemnie, bo wydaje mi się, że to wszystko, co tam się działo, to tak zupełnie jakby trochę bez powodu, że można było ze sobą rozmawiać, jeżeli był problem, a nie od razu gdzieś tam za plecami. Dzisiaj uważam, że to taka trochę strata czasu i taka dziecinada. No tak, no mogliście właśnie to wszystko ustalić, bo to zaczęło się od tego, że bardzo często zmieniałaś zdanie przed pierwszym rajskim. Obiecałaś Grzesiowi, że będziecie razem, że przejdziecie przez to rajskie, później jednak powiedziałaś to samo Piotrowi i już bardzo blisko do rajskiego już powiedziałeś Grzesiowi, że nie. Ja Grzegorzowi nie ufałam, ja widziałam, że on trochę tu, trochę tu, trochę tu i co z tego, żebym może teraz się z nim sparowała, jeżeli wejdzie inna dziewczyna i później ja zostanę bez pary. Wydaje mi się, że nie ma co iść w relację, w której od początku już są jakieś takie właśnie problemy z tym, żeby wierzyć w to, co mówi druga osoba. No i później gdzieś tam mi się to potwierdziło, więc uważam, że dokonałam dobrego wyboru. Trochę chyba żałowałaś, nie? Tego swojego niezdecydowania przed pierwszym rajskim, bo przeprosiłaś ekipę w basenie. Ale nie wiem, czy też oglądałeś cały odcinek, bo pan lektor skomentował to tak, że okej, fajnie, że tak zrobiłaś, ale że nie rozumiem, czemu wzięłaś na siebie całą tę winę za tę sytuację. Sytuacja wyglądała tak, że po prostu to nie był tylko Grzegorz, od którego poczułam, że jest coś nie tak, tylko nagle 3/4 domu po prostu jakby, nie wiem, unikało mnie, nie chciało ze mną rozmawiać. Ciężko było żyć w takiej atmosferze. I zresztą to było widać, że ja zaczęłam spędzać pierwszy raz w zasadzie czas, poszłam sobie tam do góry, leżałam i w ogóle. I czułam ciężar, bo kiedy więcej osób niż jedna zaczyna mieć do ciebie pretensje, to ty zaczynasz się zastanawiać, czy to z tobą jest wszystko tak, co zrobiłam źle. I tak się nakręciłam, że uznałam... Faktycznie, kurde. Ty wystawiłaś tego Grzesia. I przestałam myśleć o tym, dlaczego tak zrobiłam, tylko uznałam, że po prostu dobra, zachowałaś się nie fair. Ale zapomniałam też o tym, w jakiej sytuacji byłam postawiona i do dnia dzisiejszego uważam i będę to zawsze powtarzała, że nie można komuś narzucać, co ma robić. Ty się sparowałeś z Grzesiem, a miałaś szansę sparować się z Maćkiem. I to też mnie zastanowiło, dlaczego? Dlatego, że ja zupełnie nie poczułam Maćka. Marcin, w ogóle. Ja już w ogóle wiedziałam, że absolutnie to nie jest chłopak, z którym się zbliżę do siebie. On jest w ogóle super, fajny, ale to się czuje z drugą osobą. No. A co ci się spodobało w Piotrze? Zobaczyłaś w nim coś takiego? Spokój. Spokój, takie opanowanie i on wszystko co najlepsze wyciągał ze mnie. I przede wszystkim to, że chciał mnie słuchać, lubił ze mną rozmawiać, chciał mnie poznawać i to też działało w dwie strony. Nie wiem, też jego spojrzenie, nie? Bo on ma takie spokojne spojrzenie. Jak się tak, na niego patrzy, to człowiek się robi taki... O. Przed Piotrem się bardzo tworzyłaś, właśnie przez ten spokój, podejrzewam. I otworzyłaś się na temat swoich problemów z przybraniem wagi. Mhm. I pamiętam, też powiedziałaś, że stało się to przez to, że zajadałaś swoje smutki. Tak, bo ja tak mam. Ja czy się stresuję, czy jestem smutna, to jem. Zaczynam po prostu tak jeść, że ja się jeszcze zaczęłam śmiać właśnie, że jak zamawiałam jedzenie, to już dwa dania. Ale zaufałaś Piotrowi. No jest tak wartościowym człowiekiem, że ja nie wiem, czy kiedykolwiek poznałam takiego faceta. A jaki macie kontakt obecnie? Na dzień dzisiejszy z Piotrem dużo rozmawiam w zasadzie. Dużo rozmawiam co u niego i gdzieś tam... jak u mnie jest słabszy dzień, czy u niego, to zawsze sobie o tym mówimy. Znaczy zawsze, no to też nie jest kontakt dzień w dzień, bo on ma swoje życie, ja mam swoje życie. Mhm. Jest słabszy, ale zawsze możemy ze sobą porozmawiać. A jak Ewelina był moment, że go wybrała do pary, trochę ci go odbiła, to byłaś lekko zazdrosna? Nie tyle, co zazdrosna, bo ja mam wkurzona. Ja byłam zła, autentycznie, bo myślę sobie tak, jest tyle dziewczyn, jest tyle facetów raczej, czemu mój? To było tak typowe, po prostu ja wiedziałam, że to jest plan na to, żeby po prostu mi odebrać Piotra. A jaki miałaś właśnie stosunek do Eweliny? Ja Ewelinę bardzo polubiłam. Jedyne co to właśnie wspominam Ewelinie, że ona tak trochę się nie udzielała w tych naszych aktywnościach i tak dalej. Natomiast ja Ewelinę polubiłam, bo to jest co, no fajna dziewczyna. Dużo też trochę sobie porozmawiałyśmy, tylko mówię, no ta jedna sytuacja z tym Piotrem, to mnie tak... A jak oglądałaś odcinki,
i słyszałaś, jak Ewelina z Wiką planują rajskie. Mhm. I plan był taki, żebyś to odpadła z programu, to jak się z tym czułaś? Właśnie ja z Wiką miałam w zasadzie i z Hanią i z Wiką miałam najlepszy kontakt. Gdzieś tam dużo rozmawiałam z Wiktorią i trochę też jej się nie dziwię, no bo co ona miała robić? No ratowała jakby, siebie. No ratowała siebie. Szkoda, że mi o tym nie powiedziała otwarcie. Słuchaj, no myślę o tym i o tym, no bo nie ma innej opcji. Natomiast powiedziała mi jakiś czas później, żebym miała tego świadomość. Nie, absolutnie nie mam jej za złe. A Hania też ci powiedziała, po jakim czasie dopiero, że były spiski przeciwko tobie? No nie, Hania, nie od razu. Hania bardzo zaplusowała. Ja jestem w szoku, że ona się taką odwagą wykazała, bo ona też tam gdzieś została też wkręcona w to, tak, no bo no przecież jej partner, tak, i chcąc, nie chcąc, ona i tak w tym brała udział, no ale później się postawiła i nie, super, bardzo, też to też nas bardzo zbliżyło do siebie i też w zasadzie ta sytuacja zmieniła trochę podejście w hotelu Grzesia, bo po tej ich rozmowie, jak oni rozmawiali, że tam właśnie szkoda czasu na to, żeby tam oknuć za plecami i tak dalej, to tak się trochę rozluźniła atmosfera. Natomiast tak, bardzo zaplusowała i potem zbliżyłam się do Hani. A chciałaś, żeby Grzesiek odpadł po pierwszym rajskim? Ja dlatego byłam taka znerwicowana, tego nie pokazali w ogóle w telewizji, przecież ja ryczałam przed. Ja chodziłam cały czas zestresowana, bo ja nie chciałam jego wyrzucać, ale nie chciałam też być z nim w parze i bardzo bałam się, że mówię, wszyscy będą przeciwko mnie. Nie, chyba tak nie myślałam. Może gdzieś mi przeszło przez myśl, że byłoby mi łatwiej, gdyby go nie było. Dzięki wielkie, Shahira, za rozmowę. Dzięki. Dzięki, że z nami byliście, że nas oglądaliście. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, subskrypcję i komentarz. Oraz oglądajcie nas od poniedziałku do piątku o 20:35 w TVN7 i na Playerze. Thank you. Thank you.